Chodźcie. Wychodzimy! Uda się! Już idę. Wychodzimy zapleczem. Zapleczem, blondas! Wszyscy zapleczem. A czego blondas? Idziemy. A czemu nie? Dobra, przystojniak, lecisz. Panie, o, dziękuję bardzo! Proszę, lecicie tyłem wszyscy. 14 sekund. Okay. Dwie radiole na plecach. Jak? O, magic. Okej. Wysiadaj z rękami do góry. Kurwa, dobra. Do banku! No i to jest kurwa setup! Ustawić się ładnie przy recepcji. Rączki za sobą. Napad na bank, mamy fleka. Fleka, GOH, bank. Zostawcie ten pojazd z trackerem. O kurwa. GOH, dużo rad zakładników. Zaraz trzy, niech dwie jednostki zostaną w pościgu zanim... Bank! Chcecie, bank! Pierwszy mój bank! Różowy, przejmiesz na początku negocjacji, okej? Okej. Nie, różowy nie, kurwa. Zielony, weź zielony. Negocjacje przejmij. Reszta jednostek zabezpieczać teren. Pierwsze co, zorientuj się jakim pojazdem chcą odjeżdżać. Jeżeli tylko z tankingiem, resztę holujemy stąd. 03 na jedynce. Wyłączcie proszę trójki na miejsce napadu. Maki, zapomnij śmigłowiec w ogóle. Będzie śmigłowiec, na razie czekamy, bo mogą chcieć go odwołać. Negocjator przychodzę na dwójkę. 10-2. Co się odbywa w środku? O macy! Co się odbywa? Impreza! Impreza uroninowa, witamy! Za minutę, widzowie, za minutę! 7-4-2-8, dobra. Jaką kartę masz? Ram wokół 10-12. Nie no, wyciągnij. Może nie chcę. Jaki masz? Aha. $20, dobrze, nie ma problemu. Bez potwierdzenia. No, bez potwierdzenia. Na spokojnie. Możesz oddać mi później tą kartę? Dobrze, dziękuję. No cóż. Mój numer odznaki 01, szef policji. Tak. Proszę pana, za napastników, za jednego, oczekujemy wolnego przejazdu. Za napastnika, za zakładników, którego? Za zakładników, nie napastnika. Ta. Napastnika. Co? Za którego napastnika? Widzi pan tego, co leży. Widzi pan, jak się rzuca? Stanowi niebezpieczeństwo. Dobra, panowie, tak bez jaj. Na który pojazd będzie wolny odjazd? Na tego duży. XL. Resztę pojazdu stąd proszę pana zabierzemy. Żeby nie przeszkadzały nam. Nogi! Proszę zabrać. Dobra, to resztę pojazdów można zabrać. Dobra, za jednego zakładnika będzie wolny odjazd. Zgadzamy się? Drugi, brak helki. Brak helikoptera, tak? Brak helikoptera. Brak helikoptera to proszę pana jest, nie jest jeden zakładnik, no musi pan oddać kolejny. Tam półtora. Nie proszę pana. Jak nie? Półtora i ręce! Proszę pana, Nie, pan mnie źle zrozumiał. Półtora zakładnika technicznie. To znaczy za kolejnego półtora dostanie i w sumie pan dostanie trzech. Tak. Zajebista opcja, to? Bardzo dobra, perfekcyjna opcja. Fantastycznie, to. Udało się! Negocjacja przynajmniej doszło do negocjacji. Trzy minuty się będzie paliło. Dobra, nie ma sprawy. Przejemy to jako jedną naprawę. Nie, no to jest kultura na drodze. Dobra, czyli nie mamy tak. Podsumujmy. Jeden wolny odjazd i trzy brak helikoptera i kultura na drodze. I kulturka. Niech będzie. Dwie fajnie. Minuty i się spali stąd. To mi się podoba. Dwie minuty. Fantastycznie, dobrze, czyli mamy tak. Wolny odjazd. Gitara, fajnie. I tak, wolny przejazd. Jeżeli panu takie porządne żądanie, to brak helikoptera by. Znaczy brak kolczatek by wypadało wziąć. Nie. Co? Kolczatki wam odpowiadają, co? Tak? Nie! Kolczatki mają być zabrane. Zamknąć mordy, kto negocjuje? My wszyscy czy ja?
No kurwa, ale kończatki! Zamknąć mordy, celować do, do nakładników. Po co czat kamerę rozwalać? To jest milion kamer. Nie mamy przedmiotów. Jaka jest teraz teoria, widzowie? Mamy mamy konsolę. Trzeba tutaj trzeba mieć konkretny przedmiot w eku, który trzeba tutaj oddać. No to, jest elektronika, nie? Myśleliśmy, że ją po prostu spalimy, ale to tak nie działa. Wydaje mi się, że termit jest dalej. Mamy inną fazę. Mamy wolny odjazd? Mamy brak helki? No, 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 no. A co z kolczatkami? Też nie mamy kolczatek. I kultura na drodze zachowana. Okej. Okay. A kasa? Zostało nam 4 zakładników. Za każdego zażądałem 15 koła, czyli razem 60 tysięcy. Okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Mhm. Za zakładników możemy zaoferować, z racji, że ich jest 4 i jest to napad na banki, pan tutaj jednak rabuje pieniądze, możemy zaoferować 6 tysięcy. Za szkodę. Pana, nie, dobra. No tak, no, nie, no dobra, może, może być za wszystkich, proszę pana. Nasze życie jest warte 1,5 tysiąca? Halo! Nice. Ale 2 jednostki wolne będę potrzebował na 2 motocykle, jeżeli oni będą chcieli bez helki. 03, ja wezmę motocykl. Pan z szefem porozmawia, że nie będzie tej licytacji i przeznaczacie jednak 15 koła na każdego zakładnika. Pana, posłuchaj mnie teraz, policjancie, co teraz mam ci do powiedzenia? Mamy tutaj całego burgershota. Rozpierdalam im banie, jak nie macie 12,5 tysiąca od głowy. Przekaż to supervisorowi, bo z tobą nie będę rozmawiał. Który z panów negocjuje? Powiedz od razu, że ja tam z Fleszem mogę wjechać, ja problemu. O, słyszał pan? Z Fleszem mogę wjechać. Pan może wjechać z trumną, bo na ślepo jak będę napierdalał, to najmniej 4 rozjebie. Jak to nie był szefu, tylko pachołek jakiś, no co? No nie, to na mam mości. Mati, czy ty im benzynę właśnie upalasz? Co? Trzeba, żeby wypadał. Tak, ja mogę gadać resztę. Panie, dobra wola, nie, co? Nieźle, nieźle. Policjant wam chyba paliwo traci w aucie, bo nim gazuje cały czas. Dobra. Co ten policjant robi? No, zakładników, to zajebista kultura! Ktoś inny z głową, tak? Nie, pan. Jako, że podoba mi się pan. Nie będę ukrywał. To się nie tak, że podoba, tylko wie pan. A, no dobra, jak chce się pomówić, to pan mówi, nie? Nie, nie, nie chcę, nie chcę. Nie, pan zostawi wizytówkę. Odpowiem panu tak. No. Jeden z naszych... pracuje dla was. Jest, jest. To kurwa? Ten w pasku. Ten gazowniczy. Pana, przepraszam, bo mam tutaj przełomową sprawę, no. Ty... no, nie chcę. Smurf napisał, pewnie chuja znaleźliście. Smurf, to jest słodkie, że ty dalej żyjesz w jakiejś swojej bańce, że tu prowadzisz coś. Ja mam ludzi na mieście, rozumiesz, którzy reportują, co widzą. 01, 02. No. Skoczysz U1. Ja skoczę U2. Na U3 pojedzie... Lance? I motocykle od razu za pościgiem. Jak wjadą w offroad, robimy miejsce dla motocykli i motocykle lecą z nimi w offroad. Przyjął. Na zaraz będą gotowi, będę informował jednostki, niech już się przygotują. Przyjął. Powoli się szykować. I... raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, normalnie. Raz, 4, 5, 30 sekund wychodzimy. Każdy wie co robić? Co robić? Każdy ma swój numer? Numer! Sprawdźcie, 2 razy! Pamiętajcie, 3, 3, 3, 4, 5, musicie szybko, bardzo szybko. Okej. To teraz, żebym nie spierdolił jednego tematu. Bo będzie chujoza. Ale panowie, mamy coś grubego. My wychodzimy na końcu przecież, co on pierdoli. Wychodzicie. Kurwa. Bandytów nie zapraszamy, tylko zakładników. Bandytom życzymy udanego pościgu, albo nawet nie. Zapraszamy tutaj. Siema. Ale korek. Ale wolno jedzie, co jest? Wyprzedzajcie tymi motocyklami od razu. No ja na razie niech czekają. Motocykle mają przejąć jeden, no dwa jak na dobro. Kurwa, mają motocykle, widziałeś? Nie gad, no to nic im nie da. Te motocykle to zapierdalają, ale one ale to nic im nie da.
Powodzenia, panowie. Powodzenia. Aha. Zwalniają. Tunel pod Piwoksem. 53 na południe bardziej. Lecimy. Wysiadka. Mary, jesteś w stanie tam wskoczyć. Mary, my już jesteśmy. Przyjął, najp. Gdzie byś do Matiego? Kurwa. Dobra, jedź. Dobra, nie mają jednej radioli. Dobra, jedziemy. A mają krosy. Motocykle jadą! Jedź. Wyjeżdżają głównym wyjazdem motocyklami. Oj. Gdzie jest główny wyjazd? Jednostki na autostradę. No na autostradę! Co to mamy? Dobra, co? Walczą z blokadą. Dawaj. O kurwa! Leć! Jedziemy i... lewo. Seba, dziękuję bardzo serdecznie! Stój! Motocykl się wróci. Łooo! Mamy trupa! Ktoś wybuchnął! Mamy trupa! Mam go! Mati, wydaje mi się... Poddaj się! Pojechali za decoyem. Zesplitowaliśmy się 2-3. Za dwójką nikt nie pojechał. Jedynka, dwójka, 3-4-5 pojechali w inną stronę. W stronę widoczną dla psów. Montana wyprzedzę, puśćcie montanę lewym, puśćcie montanę lewym. Oni nie mają opony. Dlaczego? Oj! Zaatakował jakiś... Stop. Czekaj. Siadajcie. Jedziemy. Gończ dalej. A ty tym brosłem wypierdolę. Podajcie, panowie, nie macie szans. Ale to jest sensem. Poradzicie sobie tam w tunelach? Ale nie oni do pół. Ja mamy dwóch suspektów. To gdzieś tam jeden uciekł, bo na tym motocyklu też jest tylko dwóch. Przewidział. Panowie, nie macie szans, poddajcie się! Oddaj swój motor! Bądź kolega! Zamieńmy się! Amatorze motocykl! Zamienimy się? No chyba nie! Zabierajcie na kawę! Ja mogę mój oddać! Tak? Prosto. No, serio? Serio? Dymi się jego! Ja mogę oddać, o! Zabierzcie go, błagam! Maksymalnie 10 minut, ilość połączeń nie jest ograniczona w ogóle! I cyk. A magnyci to w ogóle będą w więzieniu wszyscy siedzieli. Dokładnie. To jest kolejny, nie mogę. Dobra, rozbroję pana. Proszę pana, pan ma poparzone nogi od wybuchu. Mam poparzone nogi. Damy. Skoczysz do wody, będę strzelać. Nie możesz tego zrobić! Nie możesz. Coś cię za kupel. A my jesteśmy kolegami? Kto ty jesteś? Przedstaw się. Ja? No. Mój stary. Tato? No. A ja mamusia. Nie wiem, mamusia to nie. 15 lat na siebie czekałem, jakby siadłeś po te papierosy. Tato. Ała, kurwa, ty młoda. Nie wchodzisz, strzelę. Dobra. No to możecie. Dobra, ja zjeżdżam na dół. Lecę za nie. Również. Pójdziesz za mapę, zginiesz? Nic nie widzę, powiem ci tak. Nic nie widzę! Jaka ciemność! A to nie wiedziałem o tym. No to... Mi też! Tutaj już jest gotowy, pan. Dobrze. No dobra, to lecimy! Lecimy, odpinam te koty. Rączki w górze i lecimy double double die. Bo jeszcze... Ej, kurwa! Dobra, klauny z koszali na wymożycie odpłyną. Nieprzytomny dać? Czy jak? Mhm.
No dobra, proszę pana, względem no chyba dobra. Naszego prawa. Dziewięciu zakładników podchodzi już pod terroryzm. Nie no. Panie, ja na... panu powiem. Tam się przypadkiem znalazłem. Pan mówi. To naprawdę. Ja nie znam tych ludzi, no. Jest, no żyje, żyje, ale kurwa nieprzytomny. Halo, halo. Posłuchaj go, czy nie ma wody w półce. Oj, oj, oj. Ten... Ściągałem maseczkę pan znaczy, żeby... maseczkę, tak, tak. No ty może zostaliśmy na górę. Żeby mu się lepiej oddychało. Przewracam pana na bok i... Taka jest w tym zajebanym niech pan wypluje całą wodę. Dobra. No nie wiadomo ile miesięcy za to może grozić. To... No ja już panu mówię. Nie, nie, może lepiej nie, bo ja za słaby, wie pan. 300 miesięcy, 100 tysięcy. 7-1, Kajo. Pilnuję cię tu, pamiętaj. Arabusiu. Dobrze zapięty pas mam, jest git. Masz przejebane. I to tak drogo, stary. Agodosz. O, przepierdoliłeś sobie teraz. Twoja licencja budowlana ci nie pomoże. Zaporowanie tylu zakładników przez terroryzm. I tak ją kwestionowaliście. Maty, jak ty byś się czuł, jakbyś mnie nie widział 300 miesięcy? Źle. O. A co byś czuł w serduszku? Że chcę wrócić tu. A ten pan właśnie na 300 miesięcy idzie siedzieć. Nie, no! Zrobię ci, bandyto! Było nie napadać na banki! To twoja wina! Że z tymi ludzie giną! Że z tymi było niebezpiecznie w ogóle! I pan mi radiowóz rozpierdolił! Nie. Zrobimy tak, proszę pana, może. To ja w zadośćuczynienie będę pomagał pieskom. Nie masz za tego burgera. To zrobimy inaczej. Żeby pan zyskał i pieski zyskały. Kto zawalił boksami komendę, że się wejście na przedmiot? Ja panu daję telefon. Pan ma telefon, nie? Mam telefon. I proszę pana, w tym momencie, w tym bożym momencie, przesyła pan 100 dolarów polskich na pieski. Dobra. Jak to zmniejsza wyrok? O połowę. Franka. O! Czy się zgadzam? O! Siku mi się chciał. Dalej obejmuję to w jednym zakresie od 1 do 5. A, no i zajebiście. A piśkela ile się liczy? A. Piśkela no dalej z 1 do 5. Panie piśkela! Moment, bo tutaj właśnie się coś stało. Coś bardzo dużego. A, dobra. Co? Halo? No, tak? Dobra. My mieliśmy umowę. Płacę kaucję. Pan ją spełnił. 499. Komendzie, właśnie wodę. Pani się wie, o czym mówię. No i wszystko. Ja wiem, ja bym powinny brać o miłej oświadki. Mam ścianę ci ustaw, zaraz się służba więzienna zabierze. Dziś jak na to, że użyję zaraz. No. Wyrwij mnie. Co on użyje?